Nazywam się Zbyszek Zamachowski. W filmie Mogli Legenda Dżungli podkładam głos pod Panterę Bagirę. Nie od początku byłem mm, y, zakochany w dubbingu, y, a jestem aktualnie. Świadomie używam tego określenia. Y, wydawało mi się, że jest to żmudna, rzemieślnicza praca i prawdę powiedziawszy. Wtedy, kiedy ja zaczynałem tę robotę, technika nie była na tak wysokim poziomie i było to dużo trudniejsze, nie wdając się w szczegóły. I przełamałem tę moją niechęć pierwszym filmem e, dla dzieci. To był Stuart Malutki. Akurat urodziło się moje pierwsze dziecko. Pomyślałem sobie, że jak podrośnie, to będzie może mu miło, kiedy zobaczy tego, tę małą myszkę mówiącą głosem ojca. O tyle było to ciekawe, że pani reżyser, i słusznie, wymagała ode mnie nie mojego głosu, który brzmi tak, jak brzmi, tylko jednak pewnych modyfikacji, których nie zrobi za mnie komputer, broń Boże, tylko w ramach pewnej interpretacji, w ramach doklejenia głosu do postaci, a postać jest wielka, zacna, trzeba było to jakoś tak. Zrobić. No, Bagira była ciekawym wyzwaniem, bo nie jest to może pierwszoplanowa rola w tym filmie, ale niezwykle ważna. Trudne zawsze są sceny takie emocjonalne sceny, e, nie wiem, bujek, pojedynków, gonitw, bo to wszystko wtedy odbywa się w bardzo dużym tempie wymaga nie, dość dużego refleksu. Oraz wymaga jednak operowania głosem kilka, czasem kilkanaście razy, korzystając z niego w sposób dość taki drastyczny, powiedziałbym. więc Tu trzeba już włączyć technikę, tak żeby po prostu po dwóch, trzech dublach nie zedrzeć kompletnie strun głosowych. Lubię konfrontować to, co zrobiłem, to wyobrażenie moje na ten temat. Jak to być powinno, jak to powinno działać z rzeczywistością. Jest to bardzo poważna bajka i poważnie e, twórcy do niej podeszli. To znaczy wszelkie relacje międzyludzkie cała psychologia postaci, e, bardzo jest e, uwydatniona w tym filmie. To nie jest tylko film. E, Bajka jakaś, na którą można przyjść, obejrzeć, wyjść, ziewnąć i zapomnieć o niej. Myślę, że ona zostanie w głowie. Cześć. Słyszymy się w filmie Mowgli Legenda Dżungli na Netflix.